Wymyślonego przez młodzież w poszczególnych gminach. Dlatego zadanie pierwsze podkreślało konieczność zapoznania się ze strategią rozwoju miasta i gminy Olkusz. Na czym polega realizacja? O tym zadaniu powiedzą nam uczniowie klasy drugiej A Technikum Emilia Rech i Konrad Łuszczak. Analizę, cele i misje gminy. Celem zadania jest zidentyfikowanie dwóch najlepszych pomysłów na biznes w naszej gminie. Do osiągnięcia tego celu doszliśmy przez znalezienie nisz na lokalnym rynku w wyniku analizy strategii rozwoju gminy, burzę mózgów dotyczącą pomysłów na działalność gospodarczą, skonfrontowanie powyższych wyników własnymi możliwościami i kompetencjami. W panelicie SWOT pięć najważniejszych obszarów rozwoju gminy to wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój bazy ekonomicznej, wysoka atrakcyjność Olkusza, rozwinięty system komunikacyjny, rozwijanie umiejętności władz lokalnych i promowanie miasta, ustabilizowany poziom bezrobocia. Silną stroną naszej gminy jest położenie pomiędzy aglomeracją śląską i krakowską, korzystne położenie komunikacyjne, wysoka przedsiębiorczość mieszkańców oraz wysoki potencjał kulturowo-historyczny, znajomość języków obcych w wykształceniu mieszkańców, gęsta sieć połączeń komunikacyjnych, spadek bezrobocia oraz duży odsetek młodych ludzi stawiają już w bardzo dobrym świetle. Słabymi stronami są niewystarczająca liczba infrastruktury sportowo-rekreacyjnych, brak imprez kulturalnych, niska jakość komunikacji publicznej, bezrobocie wśród kobiet oraz emigracja młodych ludzi. Pod względem rozwoju gminy panuje tutaj moda na zdrowy, aktywny styl życia. Rozwój turystyki pieszej, rowerowej i obwoźnej. Tendencja do korzystania z komunikacji zbiorowej. Dostępność funduszy europejskich i spadek bezrobocia sprzyjają rozwoju miasta i gminy Olkusz. Z tym, czym mogliśmy sobie nie poradzić, to wysoka konkurencja ze strony innych ośrodków turystycznych, wzrastające ceny paliw, wysoka atrakcyjność sąsiednich aglomeracji, niski poziom wynagrodzeń oraz wysokie koszty pracy. Dzięki rozwijającej się przedsiębiorczości mieszkańców odkrywamy nowe możliwości zagospodarowania potencjału gminy. Wysoki poziom edukacji i wykształcenia w naszej gminie przekłada się na dużą liczbę osób wykształconych. Wysoka estetyka Olkusza przyciąga turystów do naszego miasta. Brak barier komunikacyjnych, dostęp do usług i miejsc pracy wzmacnia pozycję miasta i gminy Olkusz w otoczeniu. Pomysłów na firmę było kilka. Firma przewozowa dla wycieczek oferująca wycieczki turystyczne, zapewniające bezpieczeństwo i wygodę podróży.
Regionalne Biuro Podróży, zaspokajającego potrzeby przyszłych nabywców w zakresie podróżowania. Oferta będzie kierowana do ludzi w różnej płaszczyźnie wiekowej i materialnej. Celem Biura Podróży będzie promowanie regionu. Agroturystyka, gospodarstwo wypoczynkowe posiadające własny duży dom z działką. Stadnina koni będzie umilać czas wypoczywającym. Meleksy, zwiedzanie miasta dla grup turystycznych, będzie pomagać poznać Olkusz i wspierać rekreację i edukację odwiedzających. Wycieczki prowadzone będą nieszkodzącymi środowisku meleksami. Silnie zmotywowani, niezawodni, pracowici, kreatywni i wiarygodni. To tylko niektóre cechy, które pomagają w prowadzeniu firmy. My, jako młodzi ludzie, mamy wszystkie te cechy oraz zapał do pracy. Niezawodność finansowa dzięki otrzymywanej pensji, wprowadzanie w życie własnych pomysłów oraz pasja z pewnością przełożą się na sukces. Teraz krótko przedstawię dwa wybrane przez nas pomysły. Regionalne Biuro Podróży. Swój pomysł motywujemy tym, że w gminie Olkusz nie funkcjonuje żadne lokalne biuro podróży. Daje to dużą szansę na rozwinięcie naszej działalności gospodarczej. W związku z dużym trendem poznawania naszej okolicy mamy duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Tego typu działalność gospodarcza ma na celu przede wszystkim rozwinięcie struktury organizacyjnej gminy oraz zapewnienie nowych miejsc pracy dla ludzi z naszego regionu. Meleksy, zwiedzanie miasta dla grup turystycznych. Miasto i gmina Olkusz może dużo zyskać dzięki tego rodzaju działalności, ponieważ zwiedzający nasz region ludzie będą mogli promować ten typ rekreacji. Pomysł opiera się na tym, że Olkusz i jego okolice są warte zwiedzenia i poznania.